Czy wiecie, że Kelechi Iheanacho grał kiedyś w Wiśle Kraków? Może nie ten, ale grał. Lecz zanim to zasubskrybuj kanał Okiem Wiślaków, aby nie ominąć kolejnych takich filmów i zostaw łapkę w górę, jeśli ten ci się spodoba. Nigeryjski napastnik trafił pod Wawel w 1999 roku. W Wiśle spędził łącznie 6 lat, ale rozegrał zaledwie 27 spotkań. Tylko raz, wpisując się na listę strzelców. Za to w jakim meczu? Przeciwko Realowi Saragosa? Pucharze UEFA. Jego drogi z Białą Gwiazdą rozeszły się w 2005 roku. Po latach przyznał, że zdawał sobie sprawę ze swojego talentu, miał w pewnym momencie propozycję od samego Bayernu Monachium, ale w Wiśle go zajechano. Choć część winy zrzuca również na siebie. Czy jest zatem jakieś pokrewieństwo pomiędzy panami Iheanacho? Odpowiedź brzmi nie. Zbieżność ta wynika z tego, że obaj pochodzą z plemienia Ibu, gdzie takie imię i nazwisko jest bardzo popularne.